Yes! Słuchajcie, mam na was dzisiaj 5 krótkich, ale bardzo zapadających w pamięć wskazówek na ten, czym to jest mentoring. I na scenę zaproszę moją asystentkę, Julię. Zaproszę Julię na scenę! Ja się już nie będę. Tak będzie dobrze? Nie. Powiedzmy, że Julia chce podziękować. Tak? Powiedzmy, że jestem jej mentorem. Punkt number one. To, o czym mówiła dzisiaj Alicja. Nie, nie ma. Spytaj, co byś chciała osiągnąć swoją mową? Dlaczego w ogóle ćwiczysz mowę w tym momencie? I... Aha, rozumiem. Chcesz, żeby ludzie cię słuchali i chcesz mieć lepszy dar przekonywania. I to był punkt numer jeden. Zapytaj i słuchaj, zanim wylejesz całą może teorii i twojej wiedzy. Czy jeśli mówca zrobi swoją mowę, number one, jak się czujesz? Co sądzisz o swojej mowie? Ty jako mówca, wszystko jest drugorzędne. Jak ona się czuje po swojej mowie? I po tym, jak ona wam da informację zwrotną, wtedy możecie swoją dostosować, bo to jest drugorzędne. To był punkt numer jeden. Dobry punkt czy świetny punkt? Bardzo dobry punkt. Bardzo dobry punkt. Oklaski! Chcecie drugiego punktu? Tak! Uwaga, punkt drugi. Lustro. Czy jesteście gotowi, aby wysłać punkt drugiego, czy wszystko się nagrywa? Nagrywa, tak. Patrzcie, punkt drugi. Co to jest? Ty robisz ruchy różne, a ja zrobię. Patrzcie, tak. I teraz tak przykładaj do szyby ręce. Czyli... I teraz czegoś się nauczyłaś, patrząc na mnie? Nauczyłam się tańczyć. Wiecie, mentor... Patrzcie, pokażę im jeszcze. Tak? Mentor, teraz tylko pomnę trochę. Mentor jest lustrem. Lustrem, w którym mówca się może przejrzeć. Czyli daj mu zobaczyć siebie. Bo on tego nie widzi z zewnątrz. I przykładem tego takim dosłownym może być właśnie ta kamera, jakakolwiek inna kamera. Jeśli jesteś mentorem, nagrywaj swojego mentee. Po prostu nagrywaj i macie co razem obejrzeć. Nie tylko, że ty mu powiesz. Daj mu obejrzeć i znowu daj mu zareagować na samego siebie. Jeśli nie nagrywacie swojego mentee, bardzo dużo tracicie. Nagrywajcie i wspólnie oglądajcie. Lustro. Prosta technika? Dobra? Świetna? Super świetna! Chcecie trzeciej? Dawaj trzecią. Patrzcie, trzecia technika. Czyli za każdym razem wierzymy. Wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. To mamy, czy robimy lustro, czy robimy pytanie, słuchanie, to za każdym razem wierzę w ciebie. Co to znaczy wierzę w ciebie? Za chwilę się dowiem na samym końcu. Wyobraźmy sobie, że teraz ona, powiedzmy sobie, przemawia. Weź włosy do przodu, proszę. I... Włosy do przodu. I powiedzmy, że czasem, wiecie, ktoś chodzi z taką metką wielką na wierzchu, nie? No i tak fajnie, nie fajnie, trochę dziwnie. I co się dzieje? Ona nie jest świadoma. Ona nie jest świadoma. Mentor służy do tego, żeby pomagać z tymi rzeczami, których ludzie nie są świadomi. Tak? Czy ja mogę powiedzieć, wiesz co, masz taką wielką, fajną metkę, nie wiem, czy to zamierzasz, czy nie, i sobie możesz schować. Albo na przykład, jak ona nie może tego schować, bo nie sięga, to ja jej mogę schować tę metkę, nie? Czyli pomagać ludziom z tym, czego nie widzą, nie są świadomi, że na przykład mają jakiś tik, śmieszny na scenie, w ogóle go nie zauważają, tak, a mówią, no bo prawdę mówiąc, nie są świadomi, albo uwaga, nie są w stanie sami tego zrobić. Czy możesz się sama pograbać po plecach, Julia? Po całych plecach? Nie, widzicie? Potrzebujemy drugiego człowieka,
do tego, żeby tę metkę pod spodem jej wydrapać. Do tego jest metek potrzebny. Pokałuje się w łokieć. Żeby pokałować łokieć i już za inne. To ja jednak tak wrócę do tego metrowi. Nie zajmowałem go po prostu. Andrzej lata na mentoringu. Bo już wie, że spyta go, słuchaj, że lustro, że nagrywanie, że metka, że drapanie po plecach. Tego, czego nie widzi i czego nie umie pomóc mu. Poza tym, ostatnia rzecz, wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie, to znaczy widzę ciebie już w przyszłości. Widzę, jak ty z poczwarki wykluwasz się z tego brzegu, wykluwasz się pięknego motyla. O, świetnie. I teraz, na przykład, twoim zadaniem jest, jako mentor, jak często stoimy na krawędzi, nie? Powiedzieć, wierzę w ciebie, uda się. I troszeczkę lekko patrzę z tyłu ją. Wierzę ci, uda się. No, 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 do przodu, rozwij te skrzydła. Pchnąć. Pchnąć tą osobę, ona nie wierzy w siebie. Się. Ja mam na to, ja mam coś zorganizować, zrobić. Wierzę w ciebie od początku, od zawsze.